Witam serdecznie Państwa na szosowej wycieczce. Dziś sobota, 17 stopni. Nie mówię jaka data, ponieważ nie wiem kiedy film się ukaże. Potem mi mówią, że 3 lata trzeba czekać na... Nie płacz, ja Cię kocham. Trzeba czekać 3 lata na film. Także przede wszystkim sobota. Rano było 6 stopni, teraz jest 17 i wybieram się na krótką, około 100-kilometrową trasę, tak zwaną drogę pienińską, czyli jak już z tytułu wiecie, jadę w pieniny. Chcę się wybrać z trasą wzdłuż Dunajca. Mam nadzieję, że będzie siuter, że poprzecinam opony i je wyrzucę. Zaskoczeni? Nie ma czym. Później wyjaśnię, o co chodzi. Owca jak zwykle mile i serdecznie pozdrawia romantyka. Nie wiem, w którą stronę jechać, ale do góry jadę. Przejrzałem prognozę pogody na ten tydzień i dziś prawdopodobnie jest ostatnie okno pogodowe. Od niedzieli, bardziej od poniedziałku, na Podhalu mega oziębienie, deszcze, a końcem tygodnia, ja nie wiem, może to jakaś ściema portalu, gdzie sprawdzam pogodę, ma być minus 5 i śnieg. Nie wiem, kogoś chyba poniosło, choć 1 maja raz spadł śnieg, a 2 maja znikł. Tak więc korzystając z okazji, wybrałem się dzisiaj na szosę. I o co chodzi z tymi oponami? Jak kupiłem rower, to były 32 albo 30 Vittori. No i jeździłem, no jeździłem i jeździłem. Jak się opony zdarły, nie wiem kto mnie namówił, czy sam. Wszedłem w opony GP5000 i po pierwsze byłem w szoku, jaka ona jest chuda, a po drugie jeszcze w większym szoku, jaka ona jest szybka. Oczywiście dowalałem, jak to bywa, ktoś kto był wychowany na 23 oponach, no to wie, że trzeba tłuc atmosfer ile wlezie, czyli biłem prawie że 8. No i w końcu po 2,5 sezonie mówię dość. Miałem w trekkingu opony bodajże 40, zszedłem do 32 do rozmiaru 32. Mamy w gravelu jakieś takie dziady koła, żeby nie jeździć na 40 Michelinach. Właśnie założyłem 32 GP5000. No i jeździ się fajnie, miękko. Tłukę tam chyba góra 5 atmosfer, czy tam barów. No i chyba właśnie z tymi oponami przejdę tutaj na szosę, na 32. W dupie tam mam, że będę się wolniej jechał. Ja i tak się nigdzie nie ścigam, nie zależy mi na jeździe. Ale najważniejszy jest komfort. A teraz jak jadę, coś tam 7 barów. Telepie mną każdą nierówność. Czuję na swoim zadzie, jestem jak księżniczka na ziarnku grochu. Ale to taki film pornograficzny. Nie przedłużając, wieje jak diabli, łączymy się jak będę znowu na ścieżce rowerowej. Jak sami widzicie, ale nie mówię o tych dwóch koniowatych, co jadą przede mną, bo się z nimi ścigał nie będę, tylko korek, Słowacy jadą na jarmach, będą koberce kupować, nabytoki, lustra do kupelki. Handel kwitnie.
ten z Pobradu, ten Kaka to nie wiem, Kante to swój, no, a GTC to nie wiem, to Mercedes chyba, GTX, nie wiem. Fajne wróble. Jadę na szosie, ale pokażę wam Gorce na hali długiej, zero śniegu. Chyba już wszędzie w miejscach odsłoniętych w Gorcach nie ma śniegu, w Tatrach oczywiście jest. Pokaż Tatry. No tam do połowy czerwca zaleca się nosić raki, ale ja nie o tym, a o biciu prędkości. Oczywiście temat nie dotyczy szosy, ale wtrącę tutaj parę swoich zdań, spostrzeżeń. Odkąd otworzyli pociągi w Małopolsce, Polle Regio, do Zakopanego, kilka razy biorę rower, wziąłem rower na pociąg i siup do Zakopanego. Raz się już przejechałem do Zakopanego. Godzina 12, na spokojnie. Kuźwa, ale fajny domek. Ale chodzi o to, że wracając, staram się bić prędkość. Nie jest to rozsądne, powiedziałbym nawet głupie, ale człowiek różne rzeczy w swoim życiu robił i na starość, zamiast mądrzeć, no to sami rozumiecie. No i od pewnego miejsca na Olczy, od ronda do znaku pokazującego w Nowym Targu 50, ograniczenie do 50, mam rekord 38 minut. Oczywiście no, są to różne warunki, raz mi auta przytrzymują, raz światła w szaflarach, nie zawsze to jest płynna jazda, ale zauważyłem ostatnio, jak jechałem na takim trekkingu moim na karacie, opona 32 Vittoria, zwykła, uźwale mu, 32 zwijana, a za 60 zł chyba za sztukę. No i na nim ostatnio udało mi się zejść poniżej 39, właśnie 38, i były nawet takie fajne warunki. Raz mi tam przytrzymał samochód, że musiałem zwolnić. I wczoraj jechałem na gravelu, opona 40, Michelin Power Gravel, i było optymalnie, szybko, bez wiatru. Cisnąłem jak młody bóg. No i 42 minuty, no. Czyli potwierdza się to, co mówiłem wcześniej, że to jest slow motion. Gravel to jest slow motion. Chyba, że nie wiem, no z Givontus ktoś się zjeżdża, no to może szybko, bardzo. Zwłaszcza na północną stronę to bardzo szybko można zjechać. Natomiast po asfalcie, no nie. Chyba, żebym miał jakiś taki lekki, bo ten mój to jest taki short ciężki, jeszcze wiecie, ja tam... Kurwa, ale zesrane, no masakra, no. Ale to się zbliżam do Śpisa. Na Śpisu to tak jest, że nakidane jest, póki nie będzie lało, żeby to wszystko wyczyścili. Zwłaszcza będzie rower sprawdzić, bo będzie w piwnicy śmierdzieć. Na gravelu nie da się szybko jechać. Nie. Konie tak. Konie tam może gdzieś tam w Płaskopolsce na Shooter Master albo innych tych ulepach to może jadą szybko, ale tu to nie. Kurwa, nogi mam dokidane. No i to takie spostrzeżenie moje. Ładnie, nie? Na Podhalu już mlecze są. Drzewa już mają kwiatki. O, bez nawet jest. Ja! Muszę nakrać do flakonu, będzie pachnieć w domu. No pięknie, no pięknie tu jest. No, ile razy bym nie jechał? Właśnie muszę nazwać jakoś to, nie wiem jak to jest. Welonowa Biała, coś takiego. To tu jest po prostu, no, cudownie.
Ja się znajduję w miejscowości Krępachy. Patrzysz, jak lepiej francować się z natury. No tu już jest lepszy asfalt. W Krępachach jest paczkomat. Jakbyście se chcieli wysłać paczkę do Krępach, to spokojnie se odnajdziecie, odbierzecie sobie. To już nie jest to, że chodzi listonosz w koło drogi. Krócy, dziot, sklep hydrauliczny, ty, kiedyś tu były potrawiny. Znikły potrawiny, ostatni bastion Słowaczczyzny na Śpisu. Baca! Gdzie mozłowce? Jest to niewysły na hale. Proszę Waja, skąd Dios? Są trasy, które nigdy mi się nie znudzą. Nigdy. To jest właśnie ta trasa w stronę Falsztyna. Jak wiecie, na Falsztynie 30 stopni zawsze. Podejrzewam, dziś będzie 29. No ale tędy, no to kocham jeździć. Raz, że tu jest zawsze w dół. Ile razy bym w tą stronę nie jechał, to jest w dół. No wiadomo, że jak się jedzie w dół, no to cieszy człowieka. Mlecze, łąka, no po prostu bajka. Nie trzeba mi żadnych Hiszpanii, Tenery, RFN. Tu na Śpisu jest pięknie. No i oczywiście nieodzowny monument, wieża na Lubaniu. To jest zawsze 50 watt do jazdy. Miejscowość Friedman, a ja jadę na Falsztyn, ale drogą, nie ścieżką rowerową, ponieważ tam jest po stronie południowej i będzie mokro. Ja już tutaj kończę podjazd, tam u góry. Ale muszę wam coś pokazać. Mówiłem, na Falsztynie 25 stopni. Wyjeżdżałem, było w targu 16 albo 17. I co? Kiedyś, jak będę bogaty, już to powtarzam. Moje korzenie, znaczy się mój korzeń będzie na Falsztynie. 26. Ale to do słońca. Do słońca, to jest taka miejscowość w Małopolsce. 26 stopni. Ach, jak ja kocham ciepło.
Niedzica zamek. Po lewej. A ja zjeżdżam w dół i jadę w stronę Czerwonego Klasztoru. A gondola na Czorsztynie już pływa. Pozdrawiam mojego kolegę Grześka, starego bosmana, który prawdopodobnie... a może by mnie przewiózł. Ciekawe, czy on mnie lubiał, czy mnie nie lubiał. Czy mnie skasuje za bilet, czy nie. No, niedługo się przekonamy. Ja pierdzielę. Ile rowerzystów? Ubierz kask. Ubierz kask. Oglądaliście przed chwilą zjazd z Niedzicy zamek w stronę przejścia granicznego byłego. No i powiem wam, zesrany jestem, stosując nową technikę zjazdu, którą podpatrzyłem u redaktora Janka. Tam fotograf opowiadał o dociążaniu zewnętrznej drogi, nogi. W zależności, w którą stronę się skręcono. Nie wiem. Stosuję też sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Czyli nie patrzę blisko na trasę, tylko dalej. Bo Janek dobrze mówi, że coś w tym jest, że jak się człowiek patrzy w jakąś dziurę, to zawsze w nią wjedzie. No ale jeszcze nie. Może po zimie taki jestem obesrany, no może by... Z biegiem sezonu będzie lepiej. Granica państwa, płyca nad Dunajcem. Ja się tam kieruję. Tak jadąc już na Słowacji, to powiem wam, że coraz bardziej kusi mnie do Ditu. No to ciekawe jest, czy to tak, jak ja sobie wyobrażam, że z dużego blacika zrzucam sobie na mały. Kotylna przerzutka już wie, że trzeba koronkę niżej zejść. No niżej, dobrze mówię. Żebym się nie zakręcił, nie zamłynkował. No i ja odpowiednio jak z małego blacika z przodu wrzucam sobie jedną rączką. Pyk, na duży blacik. No to z tyłu przerzutka też już wie, nie śpi. Kobie się trzeba koroneczkę do góry, żebym w korbach nie stanął i żebym z jakiegoś więzadła nie zerwał pobocznego. Piszcie tam w komentarzach, jak to tam jest z tym Ditu. Sokolica, gdzie dawno, dawno temu letadlo wzięło i brzozę, sosnę połamało. Ja tu jadę w lewo. Upilnuj się, chłopie, bo... Nie ma piękniejszego okresu jak mlecze, zielona trawa. Tutaj jakby więcej. Ptaki. Śpiew ptaków to jest umysł. Otworzyła mi moja żona
aby się delektować ptasim śpiewem. Co wam gadałem o letadle i o sośnie? To wam głupoty gadałem, bo to 3 korony chyba było widać. A wybaczcie, stary człowiek pomylił se skałki. Dobra, zobaczymy jak to wygląda. Czy to się w ogóle da jechać? Uwaga, bo tu... nawet dość, tu. Może być i kostka. Tak się mi widzi, że tu jest asfalt. Jeszcze jakby ktoś tu z miotełką przyszedł i tak pozmiatał, to by było paradnie. Pieniędzy, flisacy już jadą. Już opowiadają, gdzie Janosik skoczył. Ze skały na skałę. Może uda mi się wam pokazać. Zimno tu w cieniu, kuźwa, diabli. No, to tak już skliwo z tymi kamieniami. No, ale przecież my się nie przejmujemy, chcemy dociąć GP5000, no to nie ma co. Jasnych, więc wszyscy kuźwa na elektrykach. Sił w nogach nie mają. Chłopiecie na ham. Tu? No patrzcie, wszyscy jechali na manual. No i widzisz, jakie głupoty gadasz? A zajedzie na elektrykę. No bo... chłopie, za nią. Ale z tą przyczepą. No takie nierozważne jeżdżenie posiutrze, bo jak przetnę oponę, to dupa będzie zbita. A już tam przetniesz oponę. Ludzie, nie ma barierek, jak ktoś tam się zdupi na dół, to poleci. O, tu chyba skakał Janosz, tu, albo tam dalej. No są miejsca tak jak tu, no, że ten siuter jest taki większy. Trzeba tutaj. No, to jest to jedno miejsce, gdzie się powierzcha. Hej, serwus. Nie wiem, co to za znak. Koniec barierek może. Tam za chwilę chyba będę na asfalcie. Konkluzja taka, że na oponie 28 można przejechać, ale gdy ktoś jest ortodoksyjnym szosowcem, no to to jest mało komfortowe. Szkoda opon. Chyba je zmieniam na 32, jak przyjadę do chałupy. Po polskiej stronie do samej granicy kostka. Chyba jednak wolę kostkę. Wrota, łokietka. Ach, ciul tam, jadę na ścieżkę. Ja, proszę Państwa, wyjeżdżam ze Sztawnicy. A wiecie, jak to jest w Sztawnicy? Ktoś poszedł i nasikał w piwnicy. Nie, no głupi żart, no ale... Przepraszam. Wyjeżdżam ze Sztawnicy i kieruję się do Krościenka. A jak mi tu będzie telepasz na tej kostce, to idę na drogę. No wszystko fajne. Oddzielony tor dla rowerów, dla pieszych. Ale krew zaleje. Czemu są krawężniki na zjazdach? No, nie mogę tego pojąć. Co za baran wkłada krawężniki na zjazdy?
są trasy, kiedy się jedzie pierwszy raz w życiu. W Krościenku, na moście, proszę Państwa, tędy jadę pierwszy raz. Z Krościenka przez Grywałt, Krośnicę, wjechałem do miejscowości Kruszkowce, ale generalnie wjechałem na Snoskę. I teraz w dół w stronę Maniów. Ruch nie jest duży, dlatego chyba nie będę wjeżdżał na Veloczorsztyn, bo boję się, żeby mi się tam coś nie stało. W tym momencie zjadę sobie na Veloczorsztyn. Oczywiście mógłbym jechać dalej tą drogą, ale chcę sobie tutaj podjechać pod mostem pierwszy raz, bo ostatnio tutaj skracałem i podjeżdżałem właśnie tak jak ci ludzie, a chcę obczaić inny wyjazd. Zobaczymy, czy w ogóle się da. No właśnie tędy. Jadę tędy pierwszy raz, tak więc Kalifornia. Ja nie mogę. Sztos samochód. No. Ale tu miejscówka. Super. Nowo oddany most, już chyba w tamtym roku. Ścieżka chyba też w tamtym roku oddana tędy. Podkładka jest taka bardziej... No. Nie ma jak gwizd z dwóch palców. Wahoo pokazuje, że mam 11 km do miejsca startu. A chcę przypowiedzieć tylko, że stąd jest jakieś raz, dwa, góra 3 km. Gdzie on mnie kieruje? No nie wiem. To automatyczne przekierowanie, jak zjeżdża człowiek z trasy, no to strach się to włączy. Zaraz przyjadę do domu i wyłączam ponownie, bo widzę, że nic się nie zmieniło. Wyciągarka działa. Dzisiaj fajne wieczne warunki. Nie wiem, czy to jest dobre dla szybowców. Ja do końca mam jakieś 3 km, czyli dzisiaj w sumie 90. Oszukałem z 8 km. Z Niedzicy miałem jechać na Leśnicę potem i do Szczarnicy skróciłem sobie poprzez Czerwony Klasztor. Proszę Państwa, to tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta wycieczka Wam się podobała, że jak usłyszycie droga pienińska, no to każdy będzie widział, czy się opłaca jechać 28 kołem, czy się nie opłaca.
cardio. Wow. Na Podhalu to jest ciepło i 40 stopni, kabriolety się opłaca kupywać. Żegnam was czule i trzymajcie się do następnego razu. Hej, już nie pikaj, bo już mi łepetynka boli.